Ahoj, Mateusz SS8 z tej strony i kolejny odcinek Zagrajmy w The Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Dowiedziałem się od ostatniego razu, że zbędna była moja fatyga tutaj. Od teraz nie ma odwrotu. Jesteście pewni co do tego? Tak. No i się zaczyna. Udało się! Goku tu jest! No. Szybko Kami. No i Kami-sama zniknął. Jest! Koniec drogi węża! Dostał się na drugą stronę. Niesamowicie szybko. No i przebiegł. Kamień. Szybko! Łap! W porządku. A jedna nawet się nie odwrócił. Ten Goku naprawdę wywrócił od króla Kaju. Chyba wiedział, co się za nim dzieje, nawet nie patrząc nieźle. Dobra, ruszamy. Trenowały. Jestem wytrenowany i Goku za wszystko. Liczymy na ciebie, Goku. Powodzenia! Gohan, wszyscy! Bądźcie, trzymajcie! Co schodzi? Hej! Corin! Masz, pasówki Senzu, weź je! Dzięki! A ty jeśli żyjecie! Nie zawiedź nas! Łapię. W porządku. Wróciłem bez stopnia ze siły. Kinto! No i leci. Tam jest dużo ogromnych chwil w jednym miejscu. W stronę. Ruszamy. No i Kakarot to jest już w drodze. Vegeta i Nappa pewnie już go mają na swoim skauterze. 3 godziny minęły. To zasada czas, ten tchórz Kakaroto nie pokazał się. Tata nie jest tchórzem. No to świetnie, czemu jeszcze go tu nie ma? No to już. Czas zadać wam ból. Szkoda, że... Może Kakaroto nie doświadczy tego samego. Niestety, Nappa, zabijesz tylko jednego, a sam obskoczysz jedni, bo Kakaroto jest już. Wygląda na to, że wkrótce też umrę. Przez nas również umrę. Czuję się, jakby był na samobójczej misji. Nie martwcie, Krillin, przeżyjesz. Jest tylko jedna szansa, żebyśmy pokonali tego gościa. Jeśli zadziała. Krillin, najpierw zrobisz wszystko. Najpierw ściągniesz na siebie jego uwagę. Przepraszam na chwilę. Wybaczcie tę pauzę. Zasmażka tylko była. Dobra, wracamy. Krillin, najpierw. Ty ściągniesz na siebie ich uwagę. Wtedy ja wykorzystam to i złapię jego owo. To jest jego słabość, to jest ich słabość. Niezły plan. O, rozumiem. Niestety nie przejdzie.
mocy Saberich, gdy pozbawiał go mocy. Gohan, ty, Gohan, wtedy ty uderzysz go całą swoją mocą, wiesz? Łapię. Dobra, tym razem nie ucieknę. Wolałbym, żebyś nie uciekł. Pamiętaj, los ziemi jest w twoich rękach. Krillin nie wie, co powiedzieć. W porządku, Piccolo. Już widzę światło. Możemy mieć szansę. Aczkolwiek to nie wyjdzie, już wiem. Gohan, uwierz w siebie. Jeśli naprawdę spróbujesz, twoja moc może przewyższyć nawet moją. Dobra, zróbmy to. No i zaczyna się. Niby nie powinienem grać bez kauterem, ale... Dobra. Destrukto dysk. I ma sens. To teraz Pitona idzie aktywuje. W tej turze tylko Krillin atakuje. Piccolo skaduje. A! Nappa tym razem daje więcej doświadczenia. No nie. I możemy z niego wydropić amety. Aczkolwiek jakiś dam, to teraz się nie uda. Bo Kakarot to jeszcze nie ma. Dobra. Trochę za późno. No dobra. Teraz... Teraz... To... Nie. Jeszcze nie wyjdzie. Muszę eksplozyć. Jedna. To powinno być szkole. O, to taki nie wyszedł. Nie dra. O. To jego kij. Zobaczcie, że ta kiczu zbiera. A teraz ją jest duża. Ale myślę, że to jest tam jego kij. Przestań. Wygadywać swoje rzeczy małe. To Goku, to on. Co tam do nas idzie? Vegeta! Co oni mówią po nas? Nie! Kakarot rzeczywiście zbiera tu. Nie wiem, czy to Kakarot, to nie. Ale... Ale będzie tu za jakieś 4 minuty. I co więcej, jego poziom mocy jest... coś koło 5000. 5000? Na twarz, zabij! A co ze smoczymi kulami? Zapomnij o nich, mam pomysł. Możemy po prostu polecieć na planetę Namek. Do Nameka. Mogą mieć, te nie mają nawet... Na swojej planecie mają pewnie jeszcze... Nawet potężniejsze smocze kule. Jeśli Kakarot to naprawdę żyje, to znaczy, że legenda była cały czas prawdziwa. Piccolo, uciekaj! Zatrzymam ich aż tata wyżej. Jeśli umrzesz, wtedy Kamisama też umrze. A wtedy nie będzie więcej mocnych kul. Dlaczego miałby być tak głupi? Wiesz, że nie ma sposobu, żeby się sam się przed nim obronić. Ja to świetnie. No to teraz muszę kombinować.
A, zużyłem 3 jabłoni. Wszystkie łódki po. Mam nadzieję, że kochan i Nikola nie duszą się przy nim. A jednak! Już po tobie, dzieciaku! Zdychaj! No i koniec walki! Piccolo! Gohan, uciekaj! No i... Piccolo, dlaczego mnie uratowałeś? Mówię, żebyś uciekał. Pośpiesz się. Zabieraj cię stąd. Nie umieraj, Piccolo. Mój tata w kostce tu wejdzie. Proszę, nie umieraj. Ten głupie. Nie zamierzałem go jeszcze zabijać. No to... To musiało się stać prędzej czy później. Jedna z mocy gaśnie. Ktoś umiera. Wygląda na to, że mój czas nadszedł. Przypuszczam, że Goku nie dotarł na czas. Jednak Piccolo przewyższył nawet je ostatecznie. Dobrze zrobił. Zobaczmy. Ostatnie chwile demonicznego króla Piccolo. Spełdzone na ochronie dzieciaka. Cóż za żarty. To wszystko wina Goku. Jego słabość i przeszły na mnie przez ciebie. Gohan, byłeś jedynym, który kiedykolwiek ze mną rozmawiał. Miesiące, które spędziliśmy razem, były w porządku. Nie umieraj, Gohan. Ki zniknęła! Reszta należy do ciebie, panie Popo. Kami-sama! No i Gohan się wkurzył! Syn Goku, jego ki jest ogromna! Poziom mocy 2800! Wiedziałem, że mogą kontrolować swoją moc. 2800?! To pewnie teraz będzie ten moment zjeżdżany. To pierwsza tura, więc nie muszę ma się o obronę. To teraz jada. W tej turze Krillin atakuje, a Gohan leci. Thank you.
Ale pobił. O! No ale teraz. Nieźle jak na mistrza. Źle jak do Wiktusa. Moje ramię strętwiało. Jego poziom mocy znowu spadł. Wygląda na to, że zużył całą swoją energię. Są za silni. Piccolo, przepraszam. Nie byłem w stanie cię pościć. Nie mam nawet dość sił, by uciec. Po prostu świetnie. Ha, ha, ha! Nie mogę się doczekać, by zobaczyć twarz Kakarotu, kiedy zobaczy swojego zmiażdżonego syna. To raczej ty teraz obskoczysz! To zaraz ty obskoczysz w bęski napa! Kim to? Tak, no właśnie! Jak widzieliście, Kakaroto leciał na Kinto! Skoro ta chmurka już tu jest, to znaczy, że on też tu jest! Już! Goku! W końcu pokazał swoją... Kiedy się pokazał? Czekałem na ciebie. Dobra. Tato. Po co tu przyszedłeś, Kakaroto? Nie myślałeś chyba, że myślisz chyba, że nas pokona. No dobra, teraz zbierze łomot. Piccolo! Nie żyje. Umarł bronią mnie. Zaskoczony jest. Martwisz się, że twoi głupi przyjaciele są martwi? Nie ma potrzeby, żebyś się zgłócił. Kto chce do nich dołączysz? Szkoda, że wrzuciłeś teraz drożyny. Jego poziom mocy rośnie. Co się z tobą dzieje? Już chcesz umrzeć? Dobrze. Ignoruję go. Pozwól, że się z tobą dobrze przywitam. To są napa! Pamięta ktoś tego mema z Sonika? Napa nie wie, co się właśnie stało. Gohan, tutaj. Napa wkurza się coraz bardziej, a jednocześnie co się dzieje? Co? Jest szybki. A czego się spodziewałeś? Milion kilometrów biegu w tak krótkim czasie? Przepraszam, że się spóźniłem. Dobrze się spisaliście. Teraz zostawcie to mnie. Kasoki sędzu? Kotlin nadal jakieś miał? To ostatnie. W takim wypadku ty jesteś, Goku. Już wziąłem jedną. No to zatrzymaj ją na wszelki wypadek. Nie bylibyśmy w stanie pomóc nawet, gdybyśmy je zjedli.
Ja się uchylim. Jeśli nie chcesz, po prostu ją wyrzucę. Dobra, dzięki Goku. Ty też kocham. Dobre. Ktoś narzekał na te fatorki sensu, że ich używanie weszło. A ty, że to ja wiem damy. Krillin, naprawdę się poprawiłeś. Mogę to powiedzieć po twoim tweet. Myślałem, że tak, ale na nic się nie przydałem. Nic przeciwko nim nie działało. Byli za silni. Zabili wszystkich na naszych oczach. Gohan. Naprawdę. Chcesz przeszedł. Weź długą drogę. Chciałeś ciężko trenować. No przecież widziałeś go w środku treningu. Pomagałeś Piccolo zebrać kulę. Tak. To dzięki Piccolo. Ale... I tak nie mogłem nic zrobić. Piccolo nie żyje. To znaczy, że smocze kule zniknęły. Nie możemy już zrobić jakiegokolwiek powrotu. I Sajanie. Wszyscy trzej damy najmniej lekcji. Teraz kiedy Goku tu jest, możemy być w stanie choć jednego z nich. Niestety Kakarot to zamierza samemu się tym zająć. Trenowałeś naprawdę z innym gościem zwanym Królem Kaio, prawda? No Kakarot to widział go już. Tak, ale pozwólcie, że będę walczył sam. Wy dwaj stójcie z tyłu. Tyłu nie wchodźcie w walkę. Zamierzasz sam z nimi walczyć? Nawet ty nie możesz z tego zrobić sam. Ci goście są dużo silniejsi niż sobie mogę. Aż. Mam rację. Tato. Kakarot to oczywiście rozumie to, ale nie chcę z nim walczyć. Robię co mówi Gohan. Goku wie co robi. Ale... Nie martw się. Lećmy. Tato. Nigdy nie widziałem Goku tak wściekłego. Mógłbym nie być... A nie wchodzić mu w ten... Okej. No nie chcę. To co? Wszystko na ciebie, Goku. Spróbuj nie umrzeć. Tatusiu. Nie wiem, jak ta walka pójdzie. Wolę teraz zapisać. Poziom 63. Słyszałem, że Kakaroto powinien tu wyposażyć model Full Moon. Czyli właśnie to. Zwiększa wszystkie sejerskie moce, ale powoduje trwałe oszołomienie. No nieźle. Jeśli połączysz to z Hetala... To będziesz... To nie będziesz mieć oszołomienia w walce.
Na wszelki wypadek. Jeszcze A. I tu. Przepraszam, Goku. Jesteś jedynym, na kogo możemy liczyć. Ruszasz? No niestety muszę. No i się zaczyna. Co to za twarz? Nie patrz tak. Naprawdę chcesz umrzeć za tą twarzą? Pożałujesz, co zrobił. Zapłacisz za to, co zrobił. I słynnym! I to jest ten moment! Poziom mocy 7000! 8000! Nie może być! Vegeta! Ile wynosi poziom mocy Kakaroto? Ponad 8000! No, pewnie było to... Pewnie było to... It's over 9000! 8000? Nie ma mowy, że to nie może być prawda! A skauter musiał ci się popsuć! No, ja bym tego nie powiedział! Zważywszy po tym, jak w anime Kakaroto cię sklepał! Nie martw się, nie użyję Kaiokena na to mnie. Kaioken? Magiczne słowo, które Vegeta usłyszał. Dla kogoś takiego jak ja nie jesteś na tym bańcu. Teraz to się zdziwisz się. Zdziwisz się, Nappa. Po widok. Inne. Za późno. Meteor powinien tu zadziałać. Podać 3000. No. Ty mały! Twoje szczeknięcia są gorsze od twojego wszystkie. Czekasz mocniej niż kiedyś wszystkie. Co? Coś ty powiedział? Jak to zrobił? To jakiś obły. Jego poziom mocy to nic w porównaniu do tego, kiedy walczył z nazwiskiem. Myślisz, że potrafię tylko gadać? Tak. Mógłbym powiedzieć to po twoim ostatnim ataku. Myślisz, że wszystko, że o tym wszystko nie wiesz? Chciałbym wiedzieć, jak to zrobiłeś. Dobra. W tej turze jeszcze mam to. No to atakujemy. No. Tym razem nie będziesz. A jednak weszło, oczywiście. To było za ciosu. Dobra. Wygasł. Znowu muszę aktywować. I kolejny, czego się uda, a kolejny meteor załaduję. To weszło. No. To zajam. To. No ale Kakaroto się wylizał.
miało być bez Kaiokena. No. I walczy. Oto potęga! Co było za kijena? Znowu się podłożył. Ponad 8000 wale na Kaiokenie. A to za Kiko! No. No to dostał lanie. Jak on mógł? To jest niemożliwe! Jestem pod wrażeniem. Jesteś twardy. Jestem elitą wojowników. Szlachetnie urodzony. Nie pozwolę, żeby jakiś wojownik niskiej klasy jak ty robił ze mnie głupca! Nappa oszalał! Wow, Goku jest niesamowity! Może wygrać! Tak! Vegeta się wkurzył. Nappa, ty głupcze, uspokój się! Nie zdołasz go pokonać, jeśli... i będziesz na tym poziomie. Opanuj się! Masz rację, wielki Vegeta. Otworzyłeś mi oczy. Ten ten ostatni głupiec wygląda na to, że w tym sercie wygląda na to, że wkrótce będzie moja kolej. Tym razem Nappa będzie ciężki. Zgadzam się. Przez minutę się pogubiłem. Ale teraz czas urządzić ci prawdziwe przedstawienie. Jesteś gotów, Kakaroto? W końcu. Na to czekałem. Hehe! Myślisz, że jesteś taki twardy? On nie tylko myśli, on to wie! Hehe! Tym razem muszę użyć czegoś mocniejszego. W sumie mam do diabła tych hidrików. Mogę jeden zużyć. Na szczęście dobrze wyczułem moment. Po widok, żeby nie mógł mnie trafić. Wow! Naprawdę walczysz lepiej! Lepiej mówisz? Zamknę tę swoją wielką jadaczkę na dobre. To koniec! No to dalej. Tu? Meteor. Meteor to bardzo mocna kombinacja. Pięć tysięcy już? Teraz go Kaiokenem! Na Kaiokenie Nappa już leży i kwiczy! Widzicie?
ponad 10 tysięcy! Wystarczy! Wystarczy! Nie masz jak go wykończyć! Ja się ustaję! Na patenas jest skurzony! Ale załatwny! Nigdy nie myślałem, że będę coś... Hał, to jest pary przeciwko tobie, kakao! W końcu jest poważny. Nawet ten gigant jest wielkim tchórzem. Jedy z tej przeciwko niemu. Nie! Uważasz, że nic nie znaczy? Dlaczego Vegeta musi się wykończyć? Mam swoje rozkazy, więc zostawię mu resztę. Ale nie myśl, że odejdę bez rozstrzygnięcia tego. To szadanie. O nie, muszę ich uratować. No już to nie da z Kaioken ruszu. Mogłem się tego spodziewać. Prawdopodobnie nie będzie w stanie. Zapewne nie będzie w stanie więcej walczyć. Teraz opuść ziemię i bierz go ze sobą. Nappa ma dotkliwie uszkodzony kręgosłup. Vegeta, pomóż mi! O-o! Tamina! Żegnaj, Nappa! To już twój koniec. Dzięki, Vegeta. Nie musisz mi dziękować. No właśnie. Dlaczego? Vegeta! Nie potrzebuję bezużytecznych zajad. Gin! Co za potwór. No i podatnie. Zapisać postęp? No, czemu nie? I tak już nie będę mógł z tego korzystać. Koniec rozdziału 14. O, kolejny rozdział. Co za potwór! Zabił swojego sojusznika. Wracajcie już do Kame House. Już, bywaj. Masz rację. Gohan, słyszałeś swojego tatę. Wynosimy się stąd. Ale ten Saiyanin jest ponad nasze siły. Nie może... Gdybyśmy zostali, i tak nic nie moglibyśmy zrobić. Tylko stalibyśmy Goku na drodze. Przepraszam, jest dużo silniejszy niż myślałem. Dobrze, rozumiem. Tak, Goku! Możesz wybrać walkę gdzieś trochę dalej stąd? Co? Nie chcę, żeby ich ciała zostały rozerwane na kawałki. I zanim zażyć, by wrócili. O co ci chodzi? Piccolo i Kami nie żyją. Smocze kule zniknęły na zawsze. Nie ma sposobu, żeby wrócili. Krillin, nie myślisz chyba... O co chodzi? Później powiem więcej. Jeśli go pokonasz. Rozumiem. Tak, jeśli go pokonam. Muszę go pokonać. Nieważne jak. No i... A tu co się dzieje? O! I mamy. Hej, to ja! Coś... Jak z wami?
mam nadzieję, że się tam trzymacie. To słuchaj, myślę, że pan Popoch chce zmienić z wami wszystkimi słowy. Odwiedźcie go, kiedy możecie. Dobrze? Do zobaczenia później. Pan Popoch? To... już. Tylko co może teraz chcieć? Dobra. Zgaduję już... teraz... zajrzę do niego. Dobra, zajrzę do niego. No właśnie. Cześć. Dobrze, że was widzę. Panie Popo, przepraszam, że nie uratowałem Piccolo. Wiem. Ale dobrze nie, że Kami zniknął. Kami wiedział. Kami najlepiej o tym wiedział. Ale dobrze urodziło się w sercu Piccolo. Kami był zadowolony. No właśnie. Coś nie tak? Wyglądacie na smutnych. Oczywiście jesteśmy smutni. Kami zniknął. Nie jesteś smutny? Dużo się tu nauczyłem od Kamiego. Kami nie chciał, żebym się obijał. Powinniście... też... ty też chcę się też rozejrzeć. Panie Popo. W każdym razie wezmę was tu z jednego powodu. O co chodzi, panie Popo? Smocze kule zniknęły razem z Kami, ale zawsze obserwowałem go. Cały czas go obserwowałem, kiedy je tworzył. Dlatego próbowałem skopiować go i zrobiłem własne. Ale nie są tak dobre jak te kamienie. Tak Kami sami. Życzenia, które mogą być. Życzenie, które mogą spełnić, jest ograniczone. Słyszę, że są nowe smocze kule? Są inne od tych, które zrobił Kami sama. Ale pomysły nie są prawdziwe. Ale mogą się przydać. Naprawdę dobra robota, panie Popo. Smocze rada powinien być w stanie pokazać, gdzie są. Idźcie i je zbierzcie. Mogą się przydać. W porządku. W porządku. W porządku. Ruszamy. Wielki panie Popo. Jeszcze jedno. Baba powiedziała, że chce was zobaczyć. Baba? Dlaczego? Nie wiem. Idźcie zobaczyć ją, by się dowiedzieć. Zaraz. Kami-sama pewnie już zniknął. No. Kami zniknął, więc... a, przejmę i jeszcze raz ja zajmę tę pytanie podchodów, które złapałeś. Nie złapałeś tym razem żadnych nowych. No właśnie, mamy tu nową lokację. A te drzwi dalej nie chcą się otworzyć.
chciałby dużo zrobić przeciwko tym kościom. Jeszcze gdyby próbował. Lepiej ciężko pracujcie, dobrze? W końcu tu są. Kodin masz trochę nieaktualne informacje, jak na kogoś, kto z tej wieży za pomocą lustr awony obserwuje, co się dzieje na świecie. Ta tutaj dalej trenuje. O! Nowe lokacje. No nie. Nie do końca. Jodzabit, szpinat, choli, jaskinia. I tu. Przy okazji, byłem już tu. Niewiele. Miasto zniszczone. To za katastrofa. Nasze miasto zrujnowane. A tu? Okropne, czyż nie? Próbuję podchodzić zbyt blisko. To niebezpieczne. Tu. Nie mam za dużo. O! Jak zwykle. Droga do świątyni zawaliła się. Mam nadzieję, że z moim bratem wszystko w porządku. No to widać, też miasto zniknęło, to takie smutne. Ta okrągła rzecz to statek obcy. Jesteś pozwolony, by wejść tu bez pozwolenia. Ten pies płacze. No co z tego statku byli olbrzymi. Robi, czy coś w tym rodzaju. No i możemy teraz iść do tego lochu, ale żołnierze nas nie puszczą. Oto i lokacja. Zobaczmy. Chwilę. O. Niewiele tego mamy. Nikt się przyda, kochanowi. Podniosę to. A u Kilina mogę tylko statystyki. Item efekt przyda się. Troszkę baba nie może przewidzieć przyszłości tym, ale mam nadzieję, że z siebie wszystko będzie w porządku. A tu mamy kota, który mówi nam, żebyśmy szli bardzo powoli. Próbowałem. Nic z tego nie było. Myślałem, że mamy tu fioletowego ducha. No. Tym tutaj to tylko
Karla. Wchodzimy tu. To wyszliśmy tu. Zanieść się na tamtą stronę. Chcesz stać z wizytą? Na razie nie. A ten co tu robi? Przepraszam, nic nie zostało. Jak zwykle. Mogę przyjąć, mogę stracić z powrotem z tamtego świata na krótki czas. To chciałbym. To wiem. Są wyluzyteczki też o mnie. To bo szczerze mówiąc, to trochę. Jamcza. Jamcza wrócił. Jest. Przeodsu niestety nie możemy. I oczywiście ten duch oczywiście nie kłamał. Możemy pójść z wizytą na tamten świat. A tutaj zgadnijcie co? Połapię to, co? Połapię to, czego nie dałem rady tam. I zobaczymy się w następnym... I zobaczymy się za tydzień. W następnym odcinku zagrajmy w Dragon Ball Z Attack of the Saints. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Oglądajcie też inne filmiki na moim kanale. I na razie, Mateusz SS8 żegna was wszystkich. Cześć!